Łukaszu, za nami 2 tygodnie od rozpoczęcia kapituły. Powiedz, co takiego ważnego się dokonało w tym ostatnim czasie, oprócz oczywiście twojego wyboru na urząd prowincjała. Rzeczywiście, Szymonie, za nami 2 tygodnie intensywnej pracy. Omówiliśmy bardzo wiele wniosków. Ważnym momentem były spotkania z przedstawicielami świeckich dominikanów, mniszek dominikańskich, jak również ze specjalistą do spraw ochrony osób nieletnich i zależnych w Kościele. Myślę, że to były najważniejsze momenty. Intensywny czas 2 tygodni. Powiedz, jak się czujesz po tym czasie ciężkiej pracy? Jestem bardzo zmęczony, ale jestem szczęśliwy z powodu tego, co już zrobiliśmy. Jestem również szczęśliwy z tej otwartej, braterskiej atmosfery i szczerej dyskusji, którą mam na kapitule. Kapituła zakończy się 19 lutego. Powiedz, co nas czeka w tym najbliższym czasie. Już jutro rozjedzie się do swoich klasztorów większość braci. Zostanie tak zwane definitorium, czyli jest to grupa braci, którzy pod przewodnictwem prowincjała podejmą najważniejsze decyzje. Natomiast na koniec kapituły, za 2 tygodnie, przyjedzie do nas ojciec generał i razem z nim zakończymy naszą kapitułę.